Śliczne 90. Rodzice jeszcze byli razem. Wyjechaliśmy na wakacje z rodziną kumpla ojca do ośrodka w górach, w którym partyjni dygnitarze jeszcze dekadę wstecz ustalali, czym jest Polska. Pamiętam zieleni brąz, białe łódki na przystani, że mógłbym się na nich zabić. I ta woda mętna, jakby się ateit rozpłynął w dolinie, której budowę król gór zawierzył olbrzymą. I jedną rzecz muszę nadmienić, pomimo rodzinnych założeń wycieczki, siedziałem w pokoju sam. Zmuszony wejn tkwić układałem dla armii plastikowych żołnierzyków bunkry z kamieni domino, aż przyszedł czas przejażdżki po lasach jeepem wyższym od dorosłych, a sięgałem im do pasa. Wówczas prowadził kolega ojca, to warto wspomnieć, bo kiedy wyciągał mapę, dotarło do mnie, że kolega ojca miał w schowku broń. Kolega ojca miał w schowku broń. Kolega ojca miał w schowku broń. I widziałem ją, widziałem ją. I nie wiem, czy to był zbór, czy ze służb. Człowiek ojca nie zapytam, adres czy mam, kiedy wspominam wam o tych scenach z życia. Mniejsza o to, czy to był Walter, czy Glock. Nie miałem myśli, że to gangster, czy ktoś. Byłem dzieciakiem, grzecznie odmawiałem pacierz, po cichu sądząc, że zwalczę nim zło. Choć tak po prawdzie nie chciałem zawieść babci, ale odbiegam od tematu, choć to wciąż same fakty. Wszystko wokół uznawałem za normalne. Kolega ojca też mi definiował świat, łapiąc klamkę, bo wyjął gnata ze schowka, przekonując wszystkich, że to tylko straszak, nie ostra. Sprytny fortel czy desperacka zagrywka, szybko spostrzegł, że się nie sprawdza, natychmiast uczął temat. I tyle go widziałem, zniknął kolega ojca z rodziną, się kontakt rozpłynął, sięgając pamięcią wstecz. Niewiele więcej umiem stwierdzić, ale mam pewność, że kolega ojca miał w schowku broń. Kolega ojca miał w schowku broń. Kolega ojca miał w schowku broń. I widziałem ją, widziałem ją. I nie wiem, czy to był zbór, czy ze służb. Człowiek ojca nie zapytam, adres czy mam, kiedy wspominam wam